Cup of Coffee to pierwsza kawiarnia producenta sprzętu narciarskiego Fisher Sports. Kawiarnia jest umiejscowiona w centrum Gdańska, lecz z dala od miejskiego zgiełku, co pozwala się odprężyć i porozmawiać przy kawie i dobrym cieście. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy z Małgosią, która opowie nam o powstaniu kawiarni oraz o Akademii Carvingu. Proszę Państwa, dzisiaj znajdujemy się w miejscu dosyć wyjątkowym, przyjaznym nie tylko osobom uprawiającym Nordic Walking, ale o tym wszystkim opowie nam Małgosia, której oddaję właśnie mikrofon i prosiłbym, żebyś opowiedziała nam właśnie o wyjątkowości tego miejsca. O wszystkim po kolei rozumiem. Tak, zacznę od tego, że miejsce to akurat nazywa się Skika Wódkowi. Jest to taka nowa nazwa nasza jakby dobrocza, czyli Akademii Carvingu, która powstała po to, żeby uzmysłowić, że oprócz uprawiania narciarstwa, oprócz uprawiania wszystkich innych form ruchu, jest potrzebne miejsce, w którym można się spotkać o tym wszystkim rozmawiać. Największym telegraficznym skrócie. No właśnie, ja wiem, że tutaj w tym miejscu znajdują się trzy akademie. Chcielibyśmy poznać właśnie szczegóły. Tak, trzy akademie, kolejne trzy tak zwane robocze nazwy, czyli Akademia Carvingu, tak też się nazywa firma. To jest akademia podstawowa, my mówimy o tym, nasza mama. Akademia Carvingu zajmuje się narciarstwem alpejskim po prostu. Narciarstwo alpejskie, szkoła narciarska, oczywiście autoryzacja Fischera, więc Fischer od lat, wyjazdy narciarskie, centrum testowe, wypożyczalnia, wszystko co się tyczy narciarstwa alpejskiego. Druga akademia to jest Akademia Nordic Walking, czyli my to nazywamy przygotowaniem do sezonu albo ogólnorozwojówką całoroczną, czyli to co tłumaczymy w Akademii Carvingu. Nie wolno jechać na narty nieprzygotowanym, czyli od tego jest Akademia Nordic Walking. Chodzenie z kijami, treningi, sprzedaż kijków i wszystko co dotyczy kijków. Trzecia akademia, najmłodsza, to jest Akademia Nordic Ski, czyli wszystko co dotyczy narciarstwa biegowego. Oczywiście Fischer Ski, też centrum testowe, miejsce gdzie można pożyczyć narty, gdzie można dowiedzieć się na jakich wyjazdach, jakie trasy, co słychać w Austrii, co słychać we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, bo my zajmujemy się ogólnie Nordic Walking. Jakbyśmy mogli zachęcić osoby, które uprawiają Nordic Walking. Ja tutaj widzę fajne miejsce, jeżeli chodzi o spotkania instruktorów ze swoją grupą, bo można tutaj obejrzeć nagrane filmy, można napić się dobrej kawy. No ale też osoby, które uprawiają Nordic Walking, z czasem też myślą o nartach biegowych, tutaj o tym wszystkim mogą się dowiedzieć. Tak, mogą się o tym wszystkim dowiedzieć, ale to co najważniejsze, to co my podkreślamy. Nordic Walking, w zależności od tego jak będzie używany, taką intensywność data, tak? Czyli na kijkach możemy sobie zrobić zwykły trening i porozmawiać z koleżanką, na kijkach możemy zrobić bardzo mocny trening, łącznie z przygotowaniem do sezonu narciarskiego, czyli bardzo mocno skupić się na nogach, poprzez wypady, przysiady, wyskoki, to wszystko można zrobić mając kijki w rękach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jak spadnie śnieg. Oczywiście my powiemy, jak Nordic Walking przenieść na narciarstwo klasyczne, bo jest różnica, tak? Są różnice, jak te ręce pracują, jak dobieramy kijki, muszą być różnice, bo to są dwa różne sporty. No i następna rzecz, to co podkreślamy zawsze, Nordic Walking, Nordic Ski i basen, to są jedyne trzy dyscypliny, które uruchamiają jak największą ilość mięśni w naszym ciele, a co za tym idzie, dają największą ogólną sprawność. I następna rzecz, czyli te choroby naszego wieku, czyli kręgosłup, tak? To są trzy dyscypliny, które najpiękniej wzmocnią nam wszystkie mięśnie, które trzymają kręgosłup. Dlatego my mówimy, że to jest ważne, może nie są to sporty ekstremalne, rzeczywiście z naszych trzech akademii alpejka jest uważana za najbardziej ekstremalny sport, ale dwa pozostałe jakby dają podwaliny przygotowanego ciała do tego, żeby uprawiać narciarstwo alpejskie. Dlatego my widzimy ścisły związek tych trzech dyscyplin, to jest jedna rzecz. No i druga rzecz, to miejsce, w którym teraz jesteśmy, specjalnie szukaliśmy takiego miejsca, gdzie obok będziemy mieli tereny, gdzie można trenować. I tu właśnie na bastionach robimy sporo outdoorowych treningów przygotowujących do sezonu i po to jesteśmy w takim miejscu, żeby można było się zmęczyć na bastionach, przyjść tu na kawę, porozmawiać o wszystkim, zadać na spokojnie wszystkie pytania trenerom, instruktorom,
żeby dobrać sprzęt w odpowiedni sposób, w innych warunkach niż w sklepie, gdzie jest jeden sprzedawca, 10 pytających, jeden pyta o buty, trzeci o czepki, ktoś tam o narty, sprzedawca ten, co by chciał o nartach opowiedzieć, nigdy w życiu nie miał nart na nogach i tak dalej, i tak dalej. Także to miejsce jest stworzone dla tych ludzi, którzy chcą na spokojnie zadać profesjonalne pytanie i dostać profesjonalną pomoc. Ja wiem, że organizujecie wyjazdy. Trochę chcielibyśmy usłyszeć o tych wyjazdach, jeżeli chodzi o narciarstwo biegowe. Ile razy do roku mniej więcej one są organizowane, gdzie się odbywają? No i czy taka osoba, która wcześniej nie miała do czynienia jakby z samym narciarstwem, a uprawiała tylko Nordic Walking, czy jest jakby odpowiednim kandydatem do tego, żeby na taki wyjazd się wybrać z Wami? Bardzo dobre pytanie, dlatego że od niedawna zauważyłam, że ludzie zaczęli używać w ogóle nart biegowych w Polsce i nie myśleli o tym, żeby stanąć na przygotowanych trasach, czyli trasach, które naprawdę są stworzone do tego, żeby te narty biegowe używać. W Polsce niestety tego nie ma, mamy tylko Jakuszyce i na tym jest koniec. Na naszych wyjazdach istnieje możliwość jakby zakupu wyjazdu bez karnetu narciarskiego i wtedy mieszkamy sobie wszyscy razem w jednym hotelu, ale grupa alpejska idzie jeździć na nartach, a grupa biegowa idzie sobie na trasy biegowe. Rewelacją przygotowanych tras specjalnych biegowych we Włoszech czy w Austrii jest to, że mamy pętle dla wszystkich poziomów umiejętności, wszystkich, czyli od tego, jak ktoś pierwszy raz w życiu zakłada narty biegowe na nogi, o takie osoby, które naprawdę chcą się zmęczyć, chcą zjechać ze zdrowej kurki właśnie na nartach biegowych. I tutaj naprawdę my jako Polska jesteśmy nieprzygotowani, więc jak ktoś chce zliznąć tego tematu i nauczyć się czegoś więcej, to polecam taki wyjazd. Austria, Włochy. Ile razy do roku? Już mówię. My generalnie wyjeżdżamy około 10 razy w roku, z tym, że wyjazdy, które robimy na rozpoczęcie sezonu i na zakończenie sezonu, to są wyjazdy na lodowcach. Więc na lodowcach z tą biegówką jest ciężko. Więc niestety wyjazdy na biegówkę to są te takie wyjazdy grudzień mniej więcej od okresu świątecznego do końca marca, pierwsze tygodnie kwietnia i to jest wszystko, tak? Czyli w maju na przerwę majową już na lodowcu raczej nie pojeździmy na spokojnie na biegówkach. Można to robić na siłę, ale to już nie jest ten smak, tak? Także tylko w sezonie, w takim ścisłym sezonie, dlatego że narty biegowe dostają te takie nowym znajomym i rano po śniadaniu bezpiecznie ruszyć do domu. Czyli naszą taką ideą, którą mamy wypracowaną już 15 lat, jest to, żeby zawsze być w hotelu, w którym jest sauna, jest pełne wyżywienie i właśnie 6 noclegów, 6 dni na, 7 noclegów, przepraszam, 6 dni na nartach i bezpieczny powrót do domu. To jeszcze może tak na koniec, gdzie znajdziemy te wszystkie informacje na jej stronie i do kogo się, z kim się kontaktować? Na maile odpowiadamy 7 dni w tygodniu. Strona podstawowa jest akademiakarbinu.pl, wszystko pisane razem. Pozostałe dwie akademie to jest akademianordicwalking.pl i akademianordicski.pl, czyli 3 akademie. Albo skikapowkowni.pl. No już powstały 4 strony z jednej firmy, no tak wyszło. Także nie ma możliwości, żeby tutaj nie trafili do Was. Mówią, że ciężko, ale ci co trafiają, mówią, że warto. My to możemy potwierdzić. Byliśmy tutaj, trafiliśmy bez problemu. Także dziękuję Małgosiu za wywiad i jesteśmy na pewno w kontakcie. Dziękuję. Do zobaczenia tam w treningu gdzieś. Na trasach. Na trasach.